Ostatnia odsłona w temacie, jak być wodzem, czy jak zostać wodzem, bo to różnie na plakacie się nie mieściło zostać, więc pewnie było być. Ale zainspirowało mnie to słowo. Oczywiście tych odsłon może być więcej i można by jeszcze dłużej o tym mówić, ale no, te kolekcje mają 3 dni, więc tyle mówimy. Zostać to jest dwuwymiarowe, już bym od tego zaczął. Jeżeli mamy zostać wodzem, to z jednej strony to jest potencjał, żeby się stać wodzem, a zostać to znaczy też nie stracić tej godności. Więc ma to jedno słowo, dwa wymiary i chodzi o jeden i o drugi. Zajmowaliśmy się w poprzednich dniach bardziej tym właśnie, jak odszukać to, kim jesteśmy, jak jesteśmy obdarowani, żeby znaleźć tą swoją godność, wartość, tożsamość, bo to jest pierwsze, żeby wiedzieć, kim jestem. Potem, żeby też wiedzieć, co do mnie należy, ale też co do mnie nie należy, ale to nie wynika z moich ograniczeń czy moich grzechów, tylko z tego dobra, które zostało we mnie złożone, ale jednocześnie to nie jest dobro całkowite, pełne, kompletne, tylko takie, gdzie siebie wzajemnie potrzebujemy. Więc to nasze królowanie, to nasze panowanie, to nasze bycie wodzem jakby ma różne znaczenia i odsłony. Jednocześnie jestem kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym, a jednocześnie jestem zaproszony do bycia dla innych, do służenia innym. To, co święty Paweł starał się wyrazić tym, że jesteśmy członkami w ciele. Nie? Że nie wszyscy są uchem, nie wszyscy są okiem, ale ma oko służyć uchu i ucho oko. I tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest też to, nie wiem, czy wam się tak natychmiast to kojarzy, mnie się kojarzy, że to było też szukanie świętej Teresy z Lisieux. Kim ja właściwie jestem? Nie? Ona sobie nie mogła poradzić, dlatego że miała zbyt wiele pragnień. Wydawało jej się, że to jest coś z nią nie tak. Jeżeli jednocześnie pragnie być misjonarzem i pragnie być biblistą i pragnie być kapłanem i pragnie być siostrą klauzurową, jak te wszystkie pragnienia miałyby się wypełnić? I wtedy odkrywa w sercu Kościoła mej matki, będę miłością, wtedy będę wszystkim. Że uda się znaleźć to. Nie? To samo też w życiu świętego Franciszka. On bardzo często modlił się, kim jesteś ty, Panie, a kim ja? I dodawał, jeżeli to zrozumiem, zrozumiem wszystko. Nie? Kim jesteś ty, kim jestem ja, jaka jest relacja między nami, to daje światło na wszystko w moim życiu. Na to, co mam robić, a czego nie mam robić. Nie? I to go doprowadziło choćby do miłości Pani Biedy. Żeby zobaczyć, że nie wszystko muszę mieć. Nie wszystkiego muszę doświadczyć, żeby być szczęśliwym. Nie? Na tej drodze, którą wybrał, doświadczył wszystkiego, czego potrzebował, by być szczęśliwym, czyli świętym. Nie? I ja podobnie, każdy z nas podobnie. Nie wszyscy, nie musimy być wszystkimi członkami. Wystarczy, że jestem uchem, czy okiem, czy ręką, czy nogą. Wystarczy. Jestem wtedy wszystkim, bo jestem włączony w całe ciało Chrystusa. Nie? Znaczy, to jest niesamowite w odkrywaniu. Dlatego właśnie choćby modlimy się Ojcze, ale nie ja tylko się modlę, ale Ojcze nasz. Prawda? Czyli jestem, prawda, w relacji z Ojcem. To jest prawda. W oczach Ojca, tak jak mówiłem, widzę, kim jestem. Ale jednocześnie to jest Ojciec nasz. I tylko Bóg tak może zrobić, że każdego, każdą z nas widzi wyjątkowo, jak jedynaka byśmy powiedzieli. A jednocześnie widzi nas razem. I nie ma w tym żadnego problemu, żeby każdego z nas kochać wyjątkowo, niepowtarzalnie i najbardziej. Co zatem dalej idzie? Myślę, że to, że
Jeżeli się zdecydujemy, odkryjemy to, że jesteśmy dziećmi króla, że jesteśmy wodzami, myślę teraz, jak to jest rodzaj żeński, od wodza. Bo wodzowa to jest żona wodza, to nie o to chodzi. Jestem niepowtarzalny, niepowtarzalna w tym takim wywyższeniu, bo o to chodzi. Pozwoliłem się wywyższyć. Nie wiem, mnie osobiście nikt tego nie uczył. Nie wiem, czy kiedyś was ktoś uczył w Kościele, że Bóg pragnie wywyższenia każdej z nas. Ja pamiętam to, jak było to szokujące, bo mnie, może jeżeli ktoś tego uczył, to przepraszam, niebo i ziemię, ale nie pamiętam, żeby ktoś mnie tego uczył. Uczył mnie uniżenia. Ale wywyższenia nikt mnie nie uczył. Że mam być wywyższony, że jak nie stanę się wywyższony, nie pozwolę się Bogu wywyższyć, to ja się Mu nie nadaję. Nie? Nikt mnie tego wcześniej jakby nie uczył, tylko sam Bóg niestety, albo stety, bo On jest najlepszym nauczycielem, mnie tego nauczył. Mówi mi, jeżeli Cię nie wywyższę, nie będziesz umiał służyć. I dodał, bo tylko król nie czuje się poniżony, gdy umywa innym nogi. Jeżeli nie jesteś wywyższony, jeżeli nie jesteś synem, umiłowaną córką, jeżeli nie doświadczasz tego poziomu miłości synowskiej, córczanej, tak, to nie będziesz umiał służyć, bo będziesz ciągle najemnikiem, będziesz ciągle niewolnikiem, a wtedy nie będziesz umiał służyć. Będziesz mogła robić mnóstwo różnych rzeczy, nawet dobrych, ale jako niewolnik, najemnik. A ty masz to robić jako syn, córka. Nie? To jest całkiem inna robota. Nie? To się bardzo konkretnie przekłada na wszystko tak naprawdę. Na życie, na modlitwę. Nie wiem, ja lubię ten przykład podawać w Kanie Galilejskiej. Na czym polegała modlitwa Maryi, która wiedziała, kim jest. I wiedziała, kim jest ten, do kogo się zwraca. Jest konkretnie dramatyczna sytuacja, nie ma wina na weselu. Nie? Jak wygląda modlitwa Maryi? Idzie do Jezusa, mówi, nie mają wina. Koniec modlitwy. Drugie zdanie już nie jest do Jezusa, tylko już do sług, zróbcie co powiem. Czy my się tak modlimy? Nie? Mamy w Biblii napisane, na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez swoje wielomóstwo będą wysłuchani, nie bądźcie do nich podobni, bo Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Czy my wierzymy w to? Nie. Dlaczego? Bo nie znamy się. Nie wiem, kim on jest, co może, nie wiem, kim ja jestem i co mogę. Że takie jedno zdanie, albo nawet jedna myśl, czy bym wręcz powiedział przedmyśl, wystarczy. Nie? Jeszcze ta odsłona. Jest 5 chlebów, 2 ryby. Jest 1000 ludzi do nakarmienia. Co widzą uczniowie? 5 chlebów i 2 ryby. Czym się różnią od Maryi? Że ona widzi sytuację i widzi, że jest Jezus, który może temu zaradzić. Że jest 5 chlebów, 2 ryby i Pan Jezus. I potrzeba tylko jednego, jak mówi, czy do bogatego młodzieńca, czy do Marty wspomnianej dzisiaj w homilii, potrzeba tylko jednego, czyli Jego, żeby wszyscy byli nakarmieni. On podniesie oczy do góry, pobłogosławi 5 chlebów i 2 ryby i nakarmimy wszystkich, jeszcze zostaje reszta. Mówię to sam, bijąc się w piersi, nie mam takiej wiary, znaczy ciągle nie jestem synem królewskim. Nie? Bo ja was nie uczę jako ten, który tak już wszystko wie i umie. Tylko też jako ten, który tęskni za tym, bo już niby wie, ale ciągle jeszcze to się nie spełniło do końca. Nie wypełnia się jeszcze tak, jakbym chciał. O czym niedawna taka była sytuacja. Dzwonię do siostry przełożonej Kalkutanek w Łodzi, że akurat nie ma braci w klasztorze i jest msza do odprawienia, bo tam odprawiamy u nich i nie mam kogo wysłać. Mówię, siostro, nie mam kogo wysłać. Mam nadzieję, że siostra sobie jakoś poradzi. A ona, ja?
A jak? Ja? Nie, no mogę kombinować. Już mi wszystko się uruchamia. A nagle słyszę w słuchawce, ja? To są bezdomni Pana Jezusa. Niech se kogoś załatwi, jak chce dla nich msza. Zawstydziłem się. Nie? Ona wierzy, że Pan Bóg bardziej kocha bezdomnych niż ona, czy wszystkie karkutanki razem wzięte. Nawet jak miał taki charyzm. I tak samo bardziej wszyscy Dominikanie razem wzięci i w ogóle, nie? Jak chce mszę, to niech załatwi. Ale tak można? Nie mają wina. To co? To przecież to jest to samo. Ty zaradzisz, bo wiem, że bardziej kochasz ich, bo wiesz, że chcesz dla nich dobra. I co? Staje się? Nawet jak mówi, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasta. Ojcowie Kościoła tłumaczą, z dalszego ciągu zdarzeń wynika, że raczej za tym zdaniem, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, stoi takie zdanie. Od tej pory wszystkie, nawet najmniejsze sprawy, są już moją i twoją sprawą, niewiasto. Tak rozmawialiśmy z księdzem Wojtkiem przy obiedzie. On pyta, czy ojca Joachima można prosić jako hrabiego o to, żeby załatwiał miejsca parkingowe. Ja tak proszę. Mówię, jesteś hrabią, wiesz, że nie trzeba daleko chodzić. Zawsze załatwia. Jest nawet taka etykietka zawsze. Powstała. No tak. Albo inne hasło, tylko badani dobrze cię ożeni. Kto inny? Znaczy, to jest coś, co jest po prostu. Nie? I moje bycie właśnie dzieckiem królewskim, synem, córką królewską, znaczy, że mam tak bliski przystęp. Opowiadaliśmy sobie też o siostrze Rozarianie, mistrzyni w wypraszaniu dzieci, małżeństwom, które nie mogły mieć dzieci. Ona podchodziła do kraty, jak siedzieli ci młodzi, ona mówiła tak, co ma być chłopiec, dziewczynka, jak ma mieć na imię. Da się załatwić. Kilka razy, owszem, przyszła, tutaj nic nie da się zrobić. Poszła. Jasne. Kiedy tak, kiedy nie. Ale w większości wypadków, kiedy nam się wydawało, nie da się, ona mówi, jak nie da się. Ale to jest świadomość, kim ja jestem. Nie? To się od tego zaczyna, a potem się przekłada. Też to, co wam mówiłem o życiu wiecznym, czy wierzę w życie wieczne. Tak naprawdę za tym stoi ta wolność królewska. Może o tym jeszcze za chwilę powiem, ale zobaczcie, czy my nie żyjemy czasami w taki sposób, jak kiedyś opowiadał ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja papieski. On kiedyś opowiadał taką historię, że my i z naszym chrześcijaństwem jest tak, jak odwołał się do takiej włoskiej historii, kiedy był kryzys we Włoszech i rodziny takie ubogie sprzedawały całe swoje majątki, kupowały bilet do Ameryki i płynęły do ziemi obiecanej. I była taka rodzina, małżeństwo, mieli nastoletniego syna, też sprzedali swój majątek, kupili 3 bilety, za tam resztę, co im zostało, pokarm trwały włoski, czyli chleb i ser. No i wypłynęli, płynęło się kilka tygodni i codziennie jedli ten chleb i ser. I w pewnym momencie już ten nastolatek stracił cierpliwość, mówił, już nie mogę, ciągle tylko ten chleb i ser. Miał dobrego tatę, więc mówi, a tu są jeszcze jakieś zaskórniaki, dla wszystkich nas nie starczy, ale na jeden obiad powinno starczyć. Idź do kucharza, zjedz. Ale ten młody za chwilę wraca jeszcze bardziej wściekły niż był. I mówi ojciec do niego, dlaczego jesteś bardziej wściekły? Przecież dałem ci pieniądze na obiad. A on mówi, jestem bardziej wściekły, dlatego, że właśnie się okazało, że wszystkie obiady na całą tę podróż są w cenie tych biletów. Codziennie moglibyśmy jeść obiad, a my tylko chleb i ser. I ojciec Raniero mówi tak, czy tak nie jest z naszym chrześcijaństwem? Nie? Czy słyszymy to zdanie, kiedy wychodzi miłosierny ojciec do starszego swego syna i mówi, dziecko, wszystko moje jest twoje. Wszystko moje do ciebie należy.
A ten co? A ten nigdy nie przekroczyłem żadnego rozkazu Twojego, a Ty nigdy mi nic nie dałeś, nawet koźlątka, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Ten mówi, wszystko moje jest Twoje. Mówi, o, nigdy mi nic nie dałeś. Ale wszystko bierz. Ja mam trochę bujniejszą wyobraźnię niż ojciec Raniero. To jest trochę tak, jakbyś dostał wakacje na Karaibach. Są te wszystkie drinki z palemką, muzyka, wszystko, tam te banany pływają, na tych spadochronach latają, no po prostu wow, nie? A ty w Polarze przyjechałeś pod szyją, no, chodzisz po kostki w tej wodzie i mówisz, cieszę się, że przynajmniej woda nie jest zimna. I że często nasze chrześcijaństwo na tym polega. Znaczy, nie o to mi chodzi, mam nadzieję, że to rozumiemy, że teraz wszyscy mają te banany zawsze na ustach, takie druty, co mogą włożyć za uszy, żeby tak się ciągle uśmiechać. Chrześcijanin powinien być radosny, jeszcze będzie robił pajacyki. No. Jakby nie, to nie taka radość jest. Ale czy masz radość z tego, że czerpiesz z wszystkiego, co jest do wzięcia? Jesteś synem króla. Jest napisane jak W. Jak jesteś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Czyli wszystko moje jest Twoje. Bierzemy, nie bierzemy. I jeszcze nam się wydaje, że tak powinno być. I że myślimy, że jesteśmy tacy pokorni, że nie bierzemy. Czy nie jesteśmy tu do tego Achaza czasami? Nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Nie? A czemu? Bo się boisz? Bo nie ufasz? Bo nie chce ci się zaryzykować? Bo nie chcesz się zawieść? Co stoi za tym, nie będę wystawiał na próbę? Albo nie będę prosił? Co stoi? Wiara? Znajomość Boga? Jego miłości? Jego łaskawości? Jego otwartości? Czy co innego? Znaczy, że tu jest to. Właśnie to bycie wodzem, to bycie królem, dzieckiem królewskim, to ma swoje konsekwencje. Bo my możemy też tak się ustawić w tej całej sytuacji. Mówiłem dzisiaj w homilii o tych subtelnościach, że tak naprawdę to jest Twoja wina, że ja tak się mam. Nie? Umiemy tak ustawić. To, że ja nie wierzę, Boże, to jest Twoja wina. On ci mówi, jesteś moim dzieckiem, ukochany, umiłowany, tańczę z tobą na butach, właśnie naprawiam z tobą traktory, nie wiem, zbawiam z tobą świat. Nie? Znaczy, umiemy tak to przekręcić, nie? Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, chcesz zbierać tam, nie? Twoja wina. Nie? I to jest od raju. Nie? To nie ja, to ona. To nie ja, to wąż. A tak naprawdę co? Tak naprawdę to jest Twoja wina, że był ten wąż. To, że ja zgrzeszyłem, to jest Twoja wina. Umiemy tak to poprzekręcać, nie? A wystarczy tylko powiedzieć, moja wina, moja bardzo wielka wina. Pan Jezus mówi, odpuszczam Ci grzechy. Żyj. Nie? To Twoja wina. No to co Pan Bóg ma mówić? Moja wina, że Ty grzeszysz, albo że nie ufasz, albo że nie pomnażasz darów. Zamiast to uprościć, to my sobie komplikujemy. Nie? To też jest takie zdanie właśnie ojca Joachima, bądź prosty, nie komplikuj. Taka jest książka jego, Prosta modlitwa. Nie? My mamy tendencję do komplikowania sobie życia, a Bóg jest prosty. I właśnie przez tą naszą tendencję komplikowania to, co proste, jest dla nas trudne. Że nie umiem zaufać, że nie umiem za tym pójść. I dlatego potrzebuję to uprościć. Jak my tak naprawdę to upraszczamy? Czy jaką drogą nas Bóg prowadzi, żeby to uprościć? I wprost mówiąc, drogą cierpienia. Drogą krzyżową. Dziwne to jest, ale właśnie to nas upraszcza. Nie?
Nie wiem, taki przykład mi się zakonny kojarzy, ale to sobie przełożycie. Jedna siostra zakonna właśnie z Ameryki Południowej tak mówiła właśnie, dzieląc się z ojcem Raniero Cantalamessą, mówi, odkąd wstąpiłam do klasztoru, cały czas tematem było, jak być ubogie, jak być ubogie. Miałyśmy te szkoły, akademiki, te wszystkie klasztory, więc ciągle jak być ubogie, jak być ubogie. Przyszli komuniści, wszystko nam zabrali, nie ma tematu. Kombinujesz, myślisz, budujesz, jakby... Nie ma tematu. Nie? Upraszcza się. A. Znaczy, że to jest ten moment taki, nie? Trudu. Nie? Jakiegoś skomplikowania w tym wymiarze. To jest... Ja tego nie mam tej książki, już bo się skończyła podobno, ale gdzieś tam można kupić. Poszukiwacze pereł. Jak ja się tym zacząłem zajmować, nagle też mi się coś pootwierało. Jak się rodzi perła? Z cierpienia. Że jakieś obce ciało się dostaje do małży, czy to piasek, jakiś ziarnko piasku, czy jakieś inne coś. I ta małża w cierpieniu, jeżeli tak można to powiedzieć, nie? Ona otacza masą perłową to, co ją raniło. I ta najcenniejsza perła, klejnot, jakby powstaje z cierpienia. I to jest też coś takiego, o czym trochę mówiłem w homilii o miłości. Właśnie, że ten drugi jest inny. Ten drugi jest dla mnie źródłem cierpienia. Że ja nie mogę być w takim swoim tylko sosie, którym nawiasem mówiąc się zamęczam. Nie? Bo naprawdę świat i inni ludzie są ciekawsi niż tylko ja. Natomiast jakby właśnie coś obcego, kiedy ja zdecyduję się przyjąć, nawet jak do końca nie chcę, to wszystko zmienia. Kobiety może bardziej się w tym orientują, faceci później kapują, no ale właśnie przyjmujesz to życie. Wydaje się twoje. Jak twoje? No jest to z twojego ciała, tak jak perła potem jest otaczana. Ale tak naprawdę to jest obcy na początek. Może upragniony, ale obcy. Mówię tak obrazowo, no potem to, co przeżywa kobieta, to oczywiście różnie się dzieje. Ja tak gadam o tych kobietach, przepraszam, to jest takie moje marzenie. Jak będę w niebie, to ja tego się nauczę. Tam już nie będzie mężczyzny i kobiety. Ja się wszystkiego tego dowiem, jak to jest być kobietą. Nie mówię tu żadnego gender, nie pojmuję. A to jest moje pragnienie wiedzieć, jak to jest być kobietą. Ale to później. Dobrze, poczekam. Natomiast jakby ten moment taki, nie, że przyjmujesz to, no to co? Wymiotować ci się chce, nie wiem, ogórków kwaszonych z czekoladą. Znaczy takie absurdy dochodzą, nie? No ale to jest właśnie przez to, że coś się tam zmienia, nie? Oczywiście można być w pozornej ciąży, prawda? Albo trochę w ciąży, ale to nam się tylko wydaje. Ale jak ja realnie jestem, nie? W stanie błogosławionym, też można tak powiedzieć, to ten stan błogosławiony nie jest bez cierpienia, nie jest bez niepokoju, nie? Nie tak, że nie masz żadnych psychicznych jazd, nie? Że to po prostu jest nie wiadomo jak. Nie? A już nie mówiąc o tym, że potem cię boli, prawda? A potem jakby roli. No, nie będę tutaj się rozwijał. Ale to jest dokładnie to. To, co najcenniejsze, właśnie tak powstaje. Nie? I potem oczywiście znów to pokomplikujemy jeszcze. Ale jednocześnie jesteśmy zaproszeni do tego. Nie? To, co jest uwielbieniem największym Pana Jezusa, który wie, kim jest, wie, kim jest Ojciec i wie, kim my jesteśmy. On mówi, uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Maluczki. Prosty. Nie? Że oni potrafią przyjąć to, co ty masz dla nich do przyjęcia.
Inni wszyscy kombinują. Ja mówiłem wam trochę o naszych najstarszych i najmłodszych braciach, że są najmądrzejsi i oni się dogadują jakoś tak błyskawicznie. Nie? Bo nowicjusz jeszcze wie, że nic nie wie, a stary już wie, że nic nie wie. A wszystkim w środku się wydaje, że wiedzą. Nie? A ciągle kombinują. Nie? To tak też ksiądz Tischner mówił. Jeżeli chcesz nauczyć się mądrości, to idź albo do prostego pasterza, albo do superprofesora. Wszyscy inni kłamią. Bo im się tylko wydaje. Poznają po części, a myślą, że to całość. Znaczy, że to jest coś takiego, nie? I nie mówię tego, żeby się mądrować, żebym tu ja z siebie robił kogoś, kim nie jestem. Natomiast tutaj jest uproszczenie właśnie w cierpieniu, w krzyżu, kiedy rzeczywiście stoisz przed tym jednym. Nie? I to jedno ci pomaga osiągnąć tę wolność, której potrzebujemy. Nie? Bo to, że jesteśmy dziećmi królewskimi, jakby owocuje wolnością. Że ja mam dystans. To, co mówiłem w pierwszej konferencji, że ja mam taką swobodę większą. Że nie jestem niczym przymuszony. Nie? Że jestem wolny po co? Po to, żeby służyć najlepiej jak mogę. To tym samym muszę mieć wolność wyboru, wariantów. Muszę mieć wolność, żeby posiadać wszystko i wolność, żeby nie posiadać nic, niczego. To, co święty Paweł mówi, do wszystkich rzeczy jestem zaprawiony. I głód cierpieć, i obfitować. Jako król mogę sobie poradzić, kiedy wszystko na mnie spadnie i jak nie mam nic. Dlaczego? Bo ja wiem, że największą wartością jestem ja, a nie to, co ja posiadam. To ja jestem tym, który kreuje, a to wszystko, co jest mi dane, czy nie dane, to jest tylko mi powierzone. Jeżeli ja myślę, że to posiadam, to właśnie już to mnie posiada. Nie mam wolności. Właśnie też to osadzenie w życiu wiecznym właśnie daje mi taką wolność, że ja tym tu nie muszę się do końca przejmować. I mówię to ja, który się przejmuje. Nie? Jestem jednym z was, mądruję się z tej ambony, a jednocześnie jestem jednym z was, dokładnie dotkniętym tymi pokusami. Ile razy już mi się wydawało, że od czegoś jestem wolny. To właśnie warto wtedy sobie, jak myślisz, że jesteś już wolny, czy wolna, warto sobie przeczytać o bogatym młodzieńcu. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mówi, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Spełniaj przykazania. Wszystkie spełniam od mojej młodości. Co Jezus mu pokazuje? Wszystkie? Przez to sprzedaj wszystko i pójdź za mną, mówi, jakie jest pierwsze? Nie będziesz miał bogów przede mną, tak? No to właśnie masz. Czyli już pierwszego nie spełniasz. Nie spełniasz pierwszego, nie spełniasz żadnego. Jesteś wolny? Jeżeli masz cokolwiek przed Bogiem, to wszystkie kolejne przykazania służą temu bożkowi, któremu służysz, a nie temu prawdziwemu Bogu. Czyli już wszystkie kolejne nie są, nie odnoszą się do Boga, do którego odnosi się pierwsza. No i co? A on spojrzał na niego z miłością i mu to powiedział. Nie, to nie jest takie powiedzenie, oj, złapałem cię. Zobacz, udowodnię ci, że nie umiesz tego. Tu naprawdę nie ma czego udowadniać, bo wiadomo, że nie umiemy tego.
Nikt z nas nie jest w stanie osiągnąć takiej wolności sam z siebie. Żeby nie wiem jak kombinował, żeby nie wiem jak wszystko spełniał. Nie da się. To, co też Paweł mówi, nie da się zachować prawa. Piotr też to mówi. Nie da się. Nawet jak uważam, że wobec prawa jestem bez zarzutu, to gdy spotykam Jezusa Chrystusa, to wszystko jest nic nie warte. Bo On jest wypełnieniem tego prawa. Przyjmuję Jego, wypełniam wszystko. Nie przyjmuję Jego, nie wypełniam nic. Jestem wszczepiony w winny krzew, owocuję. Nie jestem wszczepiony w winny krzew, którym jest Jezus Chrystus. Nic nie owocuje. Czy to nie jest proste? Jest proste. Wszystko nic. Nie? To, co mamy w pieśni nad pieśniami, gdybyś oddał całe bogactwo swego domu za miłość, jesteś godzien pogardy. Nie ma nic. Nie ma nic. A przyjmujesz miłość, która ci się daje, masz wszystko w tej miłości. Nie? Więc ta perła, którą odnajdujesz dla siebie, daje ci wolność. Do czego? Do tego, że jak znajdziesz cenniejszą perłę, to tą też sprzedajesz. Ale dlaczego? Dlatego, że ta, która ci się wydawała najcenniejsza, tylko ci się wydawała najcenniejsza. To jest opowieść o miłości. Kiedyś brata Roger, już świętej pamięci, spytano, jakie pytanie w Biblii jest najważniejsze. On wiele nie zastanawiał się i mówi tak: najważniejsze pytanie w Biblii brzmi, czy kochasz mnie? Które Jezus zadaje Piotrowi. Tylko on mówi, ale to pytanie nie jest najważniejsze. Tylko to, co stoi za tym pytaniem. Bo za tym pytaniem, jak Jezus je zadaje, stoi wyznanie. Nim Jezus zadaje mu pytanie, mówi, ja kocham cię, Piotrze. Nie mam do ciebie pretensji, że się mnie zaparłeś, że mnie zawiodłeś, że mnie zdradziłeś. Nie. Mówię ci pokój. Pokój tobie. Ale jak ci zadaję pytanie, czy kochasz mnie, to najpierw ci wyznaję, ja kocham cię. I Piotr sobie słabo radzi z tym pytaniem, czy kochasz mnie. Tam jak po grecku czytamy, to kończy się na lubię cię. Ale co za tym stoi? No właśnie to, że Jezus dokładnie wie, że jak ja mówię kocham cię Jezu, to ja mówię kocham moje wyobrażenie o tobie Jezu. Jezus kocha mnie takiego, jakim ja jestem, a ja kocham Jezusa, jakie mam o nim wyobrażenie. Dlatego kupuję tą perłę, czyli to moje wyobrażenie. Teologowie też zajmowali się obrazem Boga, że poszukujemy obrazu Boga. Jak właśnie znajdujemy obraz Boga, to wtedy już ten Bóg prawdziwy nie jest do tego obrazu podobny. Więc owszem, na ten moment moje wyobrażenie o Jezusie jest najlepsze, jakie miałem do tej pory. Ja jestem gotów sprzedać wszystko, by kupić to. Ale za chwilę zobaczę cenniejszą perłę, cenniejsze wyobrażenie, bliższe prawdy. I dlatego nie ma co się kurczowo trzymać tego, co już znalazłem, bo warto właśnie to teraz sprzedać i kupić to lepsze, to bliższe prawdy. A potem jeszcze bliższe, a potem jeszcze, a potem jeszcze, a potem jeszcze. To jest cały proces wychowania tego, nie? Że to moje bycie wodzem, byciem dzieckiem królewskim, jakby jest do wychowania cały czas. Czy to, co już wiem o byciu dzieckiem króla, wystarczy? Nie. Można więcej. Można bardziej. Właśnie dzisiaj czytaliśmy o Maryi. To, jak ona mówi, amen, niech mi się stanie, to znaczy, że już wszystko przyjęła? Czy dalej się uczy? Ja bardzo lubię ten moment, jak ma 12 lat Jezus i ona odnajduje go w świątyni po 3 dniach. Mówiąc, czemu nam to uczyniłeś?
Nie? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Nie? On mówi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Jestem przekonany, takie mam przekonanie, możecie wierzyć, możecie nie wierzyć, ale że jak potem po zmartwychwstaniu, kiedy wszystkie kobiety idą do grobu, by namaścić ciała Jezusa, jedna nie idzie. Kto to jest? Maryja. Te kobiety idą namaścić Jezusa, czy to jest wyraz ich wiary, czy niewiary w zmartwychwstanie? Dobrze chcą. Chcą miłosierny uczynek dla ciała wykonać, ale to jest wyznanie ich niewiary w zmartwychwstanie. A Maryja, która wiedziała, że po trzech dniach nie ma po co iść, bo się nauczyła, bo odrobiła lekcję ze świątyni, już nie ma po co iść, bo wie, że on jest w tym, co należy do jego Ojca. I to jest wiara w zmartwychwstanie, to co mówimy, że w dzień sobotni Maryja jako jedyna zachowała wiarę. I cały czas możemy się uczyć, cały czas możemy się rozwijać w miłości. I to jest godność nasza, królewska. Król to nie jest ten, który wszystko wie o wszystkim zawsze. Nie, to jest ten, który jest wolny również do tego, by się uczyć. Dlaczego? Bo chce jak najlepiej służyć. I tym samym nie ma takich sytuacji, które się da kompletnie wiedzieć i wszystko umieć, które cię nie zaskoczą. Nie? Jednocześnie naturalne życie królewskie polega na tym, że zyskujesz, tracisz, jesteś raz na wozie, raz pod wozem, ale się tym nie przejmujesz zanadto, bo dla ciebie nie jest najważniejsze, czy jesteś na wozie, czy pod wozem, tylko czy możesz spełniać swoją królewską powinność, do której jesteś przeznaczony, przeznaczona przez Pana Boga. To jest wolność ewangeliczna, która musi się też kształtować, tak jak mówię o muszli, ale też nie wiem, jak Hioba na kupie gnoju czasami. Że muszę swoje na kupie gnoju, przepraszam, odsiedzieć. I zobaczyć, że nie tylko moje grzechy są problemem, ale też te wszystkie dobra, które mam w swoim życiu, z których, tak jak święty Paweł mówi, cieszę się, chlubię się, że to się robi gnój, na którym ja muszę posiedzieć i poczekać na łaskę. Nie? Bo wiem, że nie jestem sam w tym. Nawet jak moja sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Nie chcąc już was zamęczyć, powoli będę lądował, ale muszę jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć. Bo mówiłem wczoraj o tym, żeby odnaleźć te swoje talenty, jakby te swoje błogosławieństwa, te swoje łaski, tę swoją misję. Nie? Tylko, że nawet jak to odnajdziesz, to jeszcze nie koniec historii jest. Myślę tu o Abrahamie, który bardzo długo czekał na wypełnienie obietnicy. Wreszcie jak się doczekał, ten Izaak się urodził, potem już urósł. Nagle słyszy od Boga, że ma go złożyć na górze Moria w ofierze. Ja pamiętam ze swojego, że się podzielę swoim kawałkiem. Długie lata szukałem, co jest moją tożsamością. I po długich latach i różnych podpowiedziach odkryłem to, czym się chlubię, że mogę powiedzieć, jestem Tomasz Kaznodzieja. No i gdy to już znalazłem, jaką to moją najcenniejszą perłę, za którą byłem w stanie sprzedać wszystko, by kupić ją i się uszczęśliwiać tylko w tym, że jestem kaznodzieją, nie muszę być nikim innym. Pamiętam, między jednymi rekolekcjami, a drugimi przyjechałem do Łodzi przeprać rzeczy.
I jak pralka chodziła, mówię, a na dole są rekolekcje. Ojciec Tomek Biłka głosi dla artystów, to może posłucham konferencji, nim się upierze. Zjechałem windą i słucham, jak on mówi. Co jest twoim Izaakiem? Ja mówię, kaznodziejstwo. Tak sobie myślę. Zabij go. Ale jak? Ale jak? No przecież to od Boga. A Izaak nie od Boga? Ale to przecież dla Boga. No a Izaak nie dla Boga? Przecież. No ale jak? Zabij. Ja myślałem, że już taki wolny jestem. Że już tak wiem. 3 dni mi zajęło, żebym powiedział, oddaję ci kaznodziejstwo. Bo tu niby znam historię Abrahama, no że tam ten baranek się znalazł, nie? A znam też Pana Jezusa, co? Jednak nikt już z krzyża nie zdjął. I to jest dramat, że już wydaje ci się, że masz, już znalazłeś, już jesteś królem, jest, masz koronę, masz beru, jakby masz tron, siedzisz, jesteś tym, kim masz być, jesteś szczęśliwy, a on mówi, oddaj. To jest też inny moment, też coś mówiłem o subtelności. Jak siostra Faustyna słyszy od Pana Jezusa, oddaj mi wszystko. A ona mówi, przecież wszystko oddałam. Nie wszystko, oddaj wszystko. A ona wszystko, nie wszystko. Nie oddałaś mi swojej biedy. Bo my czasami bardziej cenimy sobie biedę. Nie? Niż to, czym moglibyśmy się chlubić. Bo czasami nasza bieda jest tym, czym my epatujemy przed innymi. I co podbija naszą wartość. Warto właśnie dać się Panu Bogu prześwietlić. A On rzeczywiście ma moc doprowadzić nas do wolności i do prostoty. Na tym polega bycie wodzem. To jest ta opowieść, która tak naprawdę nigdy się nie kończy. Ostatnie słowo to jest zaufaj. Zaufaj Bogu, bo On cię doprowadzi. Nie? Wie, kim jesteś. Wie, jaki jesteś, jaka jesteś. Wie, jak jesteś obdarzony, obdarzona. Co wyposażona. Do czego posłany. Wie. Daj Mu swobodę działania w twoim życiu. A On tobie da swobodę działania w twoim życiu. I doświadczamy wtedy wolności i prostoty. Ale nie na naszą miarę, też nie na miarę tego świata, ale na miarę życia wiecznego. Tak jak jesteśmy ukształtowani nie tylko do tego świata, ale na życie wieczne. Z miłości dla miłości, do kochania. I niech modlitwa taka na koniec będzie dopełnieniem. Niech Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam go dokona.